Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i dzisiaj znajduję się w lesie. Powalone drzewa czy też konary są widokiem powszechnym w naszych lasach. Sprawa jednak robi się interesująca wtedy, gdy taki konar zaczyna zapadlać się nam pod ziemię. Kilka dni temu napisał do mnie Tomek, który podczas spaceru z psem po lesie natrafił na taki powalony konar oraz znajdującą się tuż obok sporych rozmiarów rozpadlinę. Temat wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłem się nim zainteresować. Sprawdzimy teraz, jak duża jest tak naprawdę ta szczelina. Spójrzcie, proszę, z tej strony wygląda to tak i ona ociągnie się w tamtą stronę. Tutaj mamy ten konar i tutaj również mamy zapadlisko, a więc niewykluczone, że pod tą warstwą liści mamy również taką głęboką dziurę, która kieruje się gdzieś w tamtym kierunku. Świecę tą latarką i tak naprawdę końca nie widać. Spójrzcie, że ta szczelina ciągnie się gdzieś tam dalej. A nam tak naprawdę nie pozostaje teraz nic innego, jak tą szczelinę zmierzyć. Jeżeli chodzi o szerokość tej rozpadliny w tym, powiedzmy, że najszerszym miejscu, to ma ona 127 cm szerokości, bo to też mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to tak naprawdę trudno dokładnie zmierzyć, ale na powierzchni tutaj mamy 1,50 m, 1,50 m, no i tu mamy już 2 metry, czyli 3,5 metra długości. Natomiast jeżeli chodzi o głębokość tej szczeliny, to głębokość sprawdzimy sobie najpierw przy pomocy dalmierza laserowego. I tutaj dalmierz pokazuje 5,26, a więc prawie 5,5 metra. Przepraszam, no 5 metrów 30 centymetrów. Ale opuścimy teraz ciężarek tam do środka i zobaczymy wtedy tak naprawdę, jaką głębokość osiąga ta szczelina, ponieważ ciężko jest to zmierzyć dalmierzem. Moim zdaniem, nie wiem czy mnie w ogóle widać, ale moim zdaniem jesteśmy już na dnie tej szczeliny. A więc musimy sobie teraz odmierzyć od tego miejsca. O, supełek. O, udało mi się trafić w tą, że tak powiem, najdalszą część tej szczeliny. Tam oczywiście im niżej, tym robi się ciaśniej, tym bardziej wąsko, ale udało się na szczęście trafić tym brelokiem. I sprawdzimy teraz, ile faktycznie ta szczelina ma głębokości. Lecimy z mierzeniem. Mam tutaj miarkę o długości 100 cm. Liczymy oczywiście od breloka do miejsca zawiązania supełka. A więc mamy tak. Metr. 2 metry. 3 metry. 4 metry. O, w sumie. 4 metry, 5 metrów i 36 centymetrów. A więc okazuje się, że szczelina ma około 5 metrów 30 centymetrów. A więc okazało się, że no tak naprawdę tutaj wyszło 5,40 niecałe, no a dalmierzem zmierzyliśmy 5,30, a więc należy przyjąć, że szczelina ma około 5 metrów głębokości i 30 cm. No i tak naprawdę w tym miejscu należałoby sobie zadać pytanie, czym właściwie jest ta szczelina i dlaczego ona się nam tutaj pojawiła. Gdy napisał do mnie Tomek, a do wiadomości załączył zdjęcia, to na podstawie tych zdjęć wysnułem teorię, że mamy tutaj do czynienia z zapadniętym wyrobiskiem górniczym albo ze szkodami górniczymi.
Ale na podstawie analizy map górniczych tego rejonu, a mamy tutaj do czynienia z górą Niedźwiadki w Wałbrzychu, no to okazało się, że w tym rejonie nie były prowadzone prace górnicze do roku 1905. Co było później, niestety nie wiem, ponieważ nie posiadam map tego rejonu z późniejszych okresów. Niewykluczone, że mamy tutaj do czynienia z tworem całkowicie naturalnym, który powstał po prostu poprzez erozję różnego rodzaju skał. Po prostu część materiału skalnego jest bardziej podatna na wpływ wody. No i ta woda mogła po prostu wypłukać nam tam taki twór. I tak się też zastanawiam, czy nie mamy tutaj do czynienia z tak zwaną szczeliną wiatrową. Szczelina wiatrowa to taki ciekawy twór geologiczny, w którym zachodzi bardzo ciekawe zjawisko, widowiskowe, szczególnie zimą, kiedy mamy temperatury w okolicy zera, a najlepiej ujemne. Wtedy bowiem powietrze, które dostaje się do wnętrza góry różnego rodzaju szczelinami, jest w środku ogrzewane i wydostaje się na powierzchnię właśnie różnego rodzaju kominami czy takimi szczelinami. Jest to zjawisko o tyle widowiskowe, że gdy temperatura tego powietrza jest wystarczająco wysoka, to zimą wokół takich otworów topi nam się śnieg, a czasami powietrze wydostaje się z takim impetem, że po prostu można wręcz usłyszeć świst. Niestety teraz mamy temperaturę dodatnią i nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy mamy tutaj rzeczywiście do czynienia ze szczelinami wiatrowymi, ale sprawdzimy sobie tak przy okazji tą szczelinę za pomocą kamery termowizyjnej. Może pokaże nam coś ciekawego. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy szczelinach wiatrowych, to chciałbym od siebie jeszcze dodać, że w masywie lesistej wielkiej w górach kamiennych, a więc tak naprawdę niedaleko nas, znajdują się trzy takie bardzo znane szczeliny wiatrowe, z czego ponoć tylko jedna jest obecnie aktywna, ale chciałbym przy okazji również dodać, że szczeliny wiatrowe są uznawane za pomniki przyrody i przykładowo, jeżeli chodzi o masyw lesistej wielkiej, to przed II wojną światową w rejony właśnie szczelin wiatrowych były organizowane wycieczki wraz z przewodnikiem, który opowiadał turystom, na czym polega obserwowane przez nich zjawisko. A więc gdyby się okazało, że tutaj mamy do czynienia również ze szczeliną wiatrową, to myślę, że można by z tego uczynić naprawdę fajną, nietypową atrakcję turystyczną. Tym bardziej, że ta szczelina jest dosyć spora i ma ponad 5 metrów głębokości, a z kolei ta najgłębsza w masywie lesistej wielkiej ma chyba 3 metry głębokości. A więc tutaj mielibyśmy coś tak naprawdę znacznie ciekawszego. Dobra. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sprawdzić tą rozpadlinę kamerą termowizyjną. Tak to się prezentuje. Tutaj kolega Patryk w termowizji. No, tak naprawdę to tutaj te obrzeża są znacznie cieplejsze. A chociaż tutaj moment, chociaż wszystko to jest tak naprawdę ciepłe. Jakby nie patrzeć. Tak naprawdę na podstawie tego obrazu termowizyjnego nie jesteśmy za wiele w stanie stwierdzić, ponieważ to, co mówiłem już wcześniej, mamy temperaturę dodatnią tutaj na zewnątrz, na powierzchni, że tak powiem, a to powietrze, które ewentualnie wydostawałoby się spod ziemi, pewnie miałoby zbliżoną temperaturę i dlatego takie zjawiska najlepiej obserwować, kiedy mamy temperaturę w okolicy zera, a najlepiej ujemną. I ja na pewno ten temat będę dla Was, że tak powiem, śledził. Na pewno jeszcze tutaj przyjadę, może za tydzień, za miesiąc, ponieważ chcę sprawdzić, czy ta rozpadlina nam się nie powiększa. Tak naprawdę tutaj mamy taką wąską szczelinę, która idzie gdzieś w tamtym kierunku. Tutaj nawet na powierzchni widać, że ta ziemia nam się zapada i niewykluczone, że za jakiś czas ta szczelina nam się otworzy również tutaj na powierzchni. I przy okazji będę chciał sprawdzić, czy właśnie termowizją, gdy będziemy mieli już tą temperaturę ujemną, czy to ciepłe powietrze wydostaje nam się tutaj spod ziemi. Moi drodzy, tak naprawdę z mojej strony byłoby to już wszystko. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Zachęcam Was również do rzucania okiem w opis tego filmu. Tam znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych oraz do profilu na Patronite. A więc gdybyście chcieli wesprzeć moje wyprawy finansowo, to zapraszam Was na swój profil na Patronite. Każda złotówka tak naprawdę idzie w projekt. Kupujemy różnego rodzaju sprzęt, w tym również ten, który służy naszemu bezpieczeństwu. I przy okazji taka moja mała prośba.
Jeżeli ktoś posiada aparat bezlusterkowiec Sony Alpha 6300 i mieszka gdzieś w okolicy Wałbrzycha, to proszę o kontakt, ponieważ w niedalekiej przyszłości chciałbym taki aparat kupić. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak to w ręce, że tak powiem, leży, jaki obrazek generuje i tak dalej. Dobra, nie przedłużając. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to już wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.